Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem Wam pokazuję gitarę firmy LTD. Widać ją doskonale na zdjęciach. Model V500, jest to fałeczka, śliczna fałeczka. Muszę podziękować od razu Wojtkowi P., mojemu uczniowi z Krakowa, który udostępnił mi tą gitarę. Jakże wspaniałą gitarę. Według mnie jedna z najfajniejszych gitar, na jakich właściwie grałem pod względem kształtu. Jest genialna, fajnie wykończona. Wygląd ma bardzo taki, można powiedzieć, agresywny. Zresztą widać to na zdjęciach. Teraz przejdźmy do obadania, jak to brzmi. I nie robię nikogo w balona, pokazuję, jak jest. Przetwornik gryfowy. Fajnie, czysto brzmi tak wyraźnie i klarownie. Teraz zobaczymy przetwornik, oba przetworniki. Teraz przy mostku. Oczywiście tu już agresywne brzmienie mostkowe daje o sobie znać. Ciekawa opcja jest taka, że mamy po prostu tutaj dwie gałki do głośności, jeden przełącznik, czyli po prostu sobie możemy ustawić też w zasadzie dobra opcja, że na przykład do solówek na przykład gramy głośniej, a do riffów głównych gramy troszeczkę ciszej. Różnice brzmienia możemy sobie ustawić. Naturalnie też możemy jakby miks tych sygnałów zrobić, dając przełącznik na środkową pozycję, czyli biorąc sygnały z obu naraz. Słyszycie, charakterystyka brzmienia się troszeczkę nam zmienia. Teraz dobra, zobaczymy, jak to brzmi na przesterze, do czego została stworzona. Oczywiście, jeśli chodzi o sam kształt fałka, wymaga troszeczkę przyzwyczajenia, aczkolwiek jeśli chodzi o granie na stojąco, nie jest to jakiś duży problem. Troszeczkę ewentualnie czujemy pod nogą, że nam dolne skrzydło jakby o nogę zahacza, ale jakoś to specjalnie nie przeszkadza. Oczywiście kwestia jest takie, są takie minimalne niuanse, jeśli chodzi o ustawienie ręki, o ewentualnie przesunięcie środka ciężkości, czy środka, można powiedzieć, samego ustawienia gitary, ponieważ mamy tutaj z tyłu zaczep jest. Zaczep jest też pod koło gniazda na tym górnym skrzydle, więc troszeczkę inaczej się układa. No ale to oczywiście jest do przyzwyczajenia. Ja akurat rzadko gram na fałkach, więc właściwie dlatego jakieś pomyłki teraz robię, ponieważ troszeczkę muszę się oswoić. No ale brzmienie, słyszycie sami, jest bardzo fajne, mięsiste. No głównie dlatego, że tu mamy przetworniki EMG aktywne. We'll be right back.
łopatki. Dzięki za oglądanie.